księdza, biskupa Jana Szkodonia jako malarza. Znaczy to była kwestia chyba przypadku, kiedy zjawiłem się u pana Pawła Piotrowskiego w Wamie i zobaczyłem na ścianie wiszące obrazy. I zapytałem wtedy, no, czyjego to jest pędzla. No i dowiedziałem się niespodziewanie, że biskup Jan Szkodoń, biskup sufragan archidiecezji krakowskiej, biskup pomocniczy, ma niezwykłą pasję, która jest praktycznie biorąc przynajmniej wśród hierarchów kościelnych polskich niespotykana, że biskup w wolnych chwilach maluje. No i zobaczywszy te obrazki, potem zobaczyłem resztę w domu u pana Pawła Piotrowskiego, no i zachwyciłem się tą sztuką, tym bardziej, że wiem, że jest to sztuka amatorska. Natomiast słowo amatorskie nie należy tutaj rozumieć w znaczeniu pejoratywnym. Dla mnie było fenomenem, że hierarcha kościelny, no mający swoje funkcje, właściwie arcykapłan, mówiąc językiem polskim, ten człowiek, który jest ponad wszystkimi zarówno księżmi w tej archidiecezji, ma swoją pasję. Było w tym coś takiego bardzo ludzkiego. Mało tego, że on tą pasją żyje, że w chwilach, kiedy ma trochę tam wolnego czasu, bierze sobie farbki, bierze sobie tekturki i na nich zaczyna coś tam malować. Obrazy są bardzo dobre pod tym względem formalnym, właściwie są bez zarzutu. I to, że biskup tworzy i że biskup na progu XXI wieku ma swoje ukryte pasje, bo biskup z tym się nigdy nie ujawniał, jest coś tym dla mnie szalenie ludzkiego, że ten hierarcha ze szczytów hierarchii kościelnej stąpił między ten lud, no i ten lud wie, że biskup maluje, czy jest jednym spośród nas. Ja to tak oceniam. Mówił pan o tej szczególnej różnicy między malarstwem a pisarstwem. Na czym ta różnica polega? Znaczy, różnica między malarstwem a pisarstwem. Przy malarstwie trzeba mieć wyczucie koloru i wyczucie formalne. Trzeba mieć po prostu ten dar boski, że człowiek umie coś narysować, umie coś namalować. Pisarstwo jest zupełnie czymś innym, bo to jest tak na dobrą sprawę właściwie zmaganie się z piórem, czy dzisiaj z komputerem, czy z maszyną do pisania. Natomiast to już nie ma nic wspólnego z przekształcaniem rzeczywistości. Jest taka nawet teoria w historii sztuki, w historii kultury, że człowiek stał się wtedy człowiekiem, kiedy zaczął tworzyć. I to jest bardzo ważne. To nas wyróżnia z całego świata, który nas otacza. Że my mamy ten dar, że potrafimy tworzyć. No nie każdy go ma. Ksiądz biskup ten dar posiada. Tutaj chciałbym zacytować słowa, które sługa Boży Jan Paweł II w przemówieniu do artystów w 1985 roku powiedział. Świat pozbawiony sztuki z trudem otwiera się na wiarę i miłość. Sztuka jest uprzywilejowanym wyrazem wiary, miłości i nadziei. Chyba to wystarczy. Dziękuję.